Temat to źródła białka w żywności i zapotrzebowanie Oczywiście zapotrzebowanie na białko to będzie ilość, jaką musimy spożyć tego białka w ciągu dnia, ze względu na to, w jakiej grupie jesteśmy, ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast jeśli chodzi o źródła białka, czyli w jakich produktach, w jakiej żywności to białko znajdziemy. Oczywiście już wiemy o tym, powtarzamy to któryś raz z kolei, białko może być pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, czyli będzie występowało w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, natomiast tylko w produktach zwierzęcych jest to białko tak zwane pełnowartościowo, takie białko, które jest, które tą strawność ma, które tą strawność ma największą. Białka, na, na samym początku białka, białka zwierzęce. Białko, które zawarte jest w produktach pochodzenia zwierzęcego. No to są jaja, mięso zwierząt rzeźnych, drób, ryby. Wszelkiego rodzaju produkty mleczne, przetwory mleczne, czyli jogurty, sery, kefir, maślanka wszystkie, wszystkie te produkty, które przetwory, które otrzymamy z mleka, one mają wysoką wartość odżywczą, czyli zawierają białko, białko pełnowartościowe i są tym białkiem tak zwanym o wysokiej strawności największą wartość odżywczą, więc największą strawność wśród produktów pochodzenia zwierzęcego ma białko jaja kurzego. Tak, to już mówiliśmy wczoraj, że to jest to białko wzorcowe i tutaj faktycznie strawność tego białka będzie największa. Warte zapamiętania, że w 100 gramach jaja znajduje się 12,5 gram białka. Bardzo dużą porównywalną do mięsa zawartość białka będą, będzie miało również mięso zwierząt rzeźnych, białko mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu i ryb. Oczywiście to, ile tego białka w tych produktach jest, zależy od gatunku od gatunku i zwierzęcia, i, i ptactwa, i ryb, stopnia odtłuszczenia. Generalnie zasada jest taka, że chude mięso zawiera więcej białka niż tłuste, tak? czyli im chudsze mięso, tym zawartość białka będzie większa, czyli większa zawartość na przykład będzie w drobiu, najwięcej tego białka będzie w indyku, bo indyk uważany jest za mięso, w, którym, w które jest najbardziej chude, w związku z tym zawartość białka będzie największa. No a dużo niższa zawartość bie, białka będzie chociażby w mięsie e, wieprzowym. Jeśli chodzi o ryby, to też. Ryby według tego podziału towaroznawczego, technologicznego, dzielą się na ryby tłuste i chude. Półtłuste również mogą, mogą wystąpić. Wszelkiego rodzaju produkty, przetwory mleczne, sery, jogurty, też mają różną zawartość tłuszczu. I tutaj też trzeba pamiętać o tym, że im wyższa zawartość tego tłuszczu w produkcie. Tym białka będzie mniej. Im bardziej chudy produkt, tym białka będzie więcej. Mamy pewne przedziały, tak? Mówi się o tym, że w 100 gramach mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu ten przedział białka, te wartości wahają się od 14 do prawie 23 gram. Białka na 100 g produktu, bo to też cały czas pamiętajcie o tym, że wszystkie wartości, o których się mówi, dotyczące wartości odżywczej, niezależnie od tego, czy to będzie białko, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne czy witaminy, wszystkie te wartości, które są podawane, one są podawane na 100 g produktu. Surowego oczywiście, bo my tutaj nie mówimy o usmażonym kotlecie, prawda? Tylko o surowym, surowym mięsie, o surowym jajku. Obróbka technologiczna będzie wpływała na to, ile tego białka jest, w jaki sposób, to za chwilę zobaczymy. W przetworach mięsnych, takich jak w wędliny czy kiełbasa. Ta zawartość bia, bia, białka waha się między 30 gram y, do 11, gdzieś tam w mortadeli, tak, czy już takim bardzo przetworzonym y, produkcie. No i tutaj też sposób przetworzenia będzie wpływał na ilość białka. Im bardziej produkt przetworzony, też tego białka będzie mniej. Pamiętać należy o tym, że w tych przetworzonych produktach bardzo często znajduje się białko sojowe. Myślę, że zauważyliście to też, jak kupujecie wędlinę pakowaną jakąkolwiek, czy to jest, czy to jest szynka, czy kiełbasa, czy Parówki czy, czy jakieś kabanosy. Jak przeczytacie na opakowaniu, bardzo często pojawia się w składzie białko sojowe. Ono, dodatek tego białka sojowego będzie zwiększał białko jakie takie, jako takie występujące w tym produkcie, ale pamiętajmy o tym, że białko sojowe będzie pochodzenia roślinnego. Mamy oczywiście różnego rodzaju wyroby garmażeryjne. One już są wysoko e, przetworzone, no ale oczywiście też tam pewne wartości białka będą. Tutaj są podane wartości pasztetów, e, czy w spuszki, czy takich w kiszce, czy, czy w salcesonie. Też te wartości tutaj są podane. Oczywiście nie trzeba tych wartości uczyć się na pamięć, nie trzeba wiedzieć dokładnie, ile gram, w czym jest, w jakim produkcie, bo to nie ma znaczenia, to jest zmienne w zależności od tego, jaki konkretnie produkt. Tutaj trzeba tylko pamiętać o tym generalnie, w jakie produkty są bogate, bardziej bogate i mniej bogate w białko. Jeśli chodzi o ryby, to zawartość białka w rybach waha się między. 13 a 24 gram. Oczywiście to nie jest tak, że tylko w takim zakresie. Bo gdybyśmy wzięli pod uwagę jakieś inne ryby, oczywiście może się zdarzyć, że jakieś inne wartości się pojawią. Tutaj jest przykład pangi, gdzie ta wartość białka jest najmniejsza, między innymi dlatego, że panga jest rybą hodowlaną. No i tuńczyka, który, który jest póki co jeszcze wolno żyjącą. Wolno żyjącą rybą. To jest tak jak, jak mamy mięso z dziczyzny. Tak? Pamiętamy o tym, że mięso technologicznie, towaroznawczo dzieli się na to mięso zwierząt rzeźnych, natomiast drób, wiadomo, my potocznie nazywamy to mięso drobiowe mięsem, ale to jest drób, zupełnie odrębna grupa. Natomiast w, występuje jeszcze coś takiego jak dziczyzna, prawda? Jest klasyfikowana do mięsa czerwonego i uznawana jest jako jedno ze zdrowszych mięs, dlatego że są to zwierzęta, które nie hodowlane, na szczęście nieżywione póki co przez człowieka, niedokarmiane. W związku z tym też zawartość białka w dziczyźnie będzie dość wysoka ze względu na niski stopień przetworzenia. Po obróbce termicznej zawartość białka w mięsach czy w, drobi, w mięsie, w drobiu, w rybach może się zwiększyć, dlatego że w trakcie obróbki termicznej tracimy wodę. Tak? Więc tutaj też taka informacja się znajduje, że po obróbce termicznej zawartość białka może się zwiększyć do 30%, nawet co jest związane z utratą Wody. Kolejne bardzo dobre źródło białka no to są oczywiście wszelkiego rodzaju produkty mleczne. Oczywiście będą pełnowartościowe, bo zwierzęcego, zawierają łatwostrawne białko, bo w większości są dość chude. No za wyjątkiem powiedzmy sera żółtego. No i tutaj wartości białka w tych produktach będą bardzo różne. Wiadomo, że tych przetworów mlecznych jest cała masa, więc, więc wybór jest ogromny. Jeśli chodzi o białko mleka, wynosi ono średnio około 3,4 g na 100 g. W jogurtach też to będzie różnie, od 2,7 do 5. Jeśli chodzi o mleko, jeszcze wracając, no to też ta zawartość białka w mleku będzie zależna od tego, jak ono jest tłuste. Natomiast jeśli chodzi o napoje mleczne, no to mamy tutaj serwatkę 0,8 gram, później są sery twarogowe, Tutaj um, wartości są dość spore, to może być od kilkunastu do 20 gram białka na 100 gram. Oczywiście też w zależności od tego, jaka, um, ile tłuszczu. Oczywiście, jeżeli mamy dostęp do sera twarogowego, bezpośrednio takiego od, od producenta czy od osoby, która ma krowę i to, ten ser produkuje na własny użytek, no to oczywiście tamtego białka będzie najwięcej. Natomiast też musimy mieć świadomość, że tłuszczu również będzie, będzie więcej. Generalnie są to, te, są to sery tłustsze. W obrocie handlowym sery twarogowe mamy chude, czy takie zupełnie pozbawione tłuszczu, półtłuste i tłuste. Natomiast oczywiście w warunkach, w warunkach naturalnych, domowych, jeżeli taki ser ktoś na własny użytek robi, ten ser no, ma tyle tłuszczu w zależności od tego, czym my te zwierzęta karmimy. W tej grupie największym, najbogatszym źródłem białka, jeśli chodzi o przetwory mleczne, są oczywiście sery żółte, które zawierają średnio około 27 gram białka w 100 gramach. Parme, wyjątkiem jest parmezan, który zawiera go aż 41 gram. Natomiast pamiętajmy o tym, że sery żółte są najtłustszymi przetworami mlecznymi. Oczywiście my już też możemy kupić odchudzone sery, ale pamiętajmy o tym, że w warunkach przetwórstwa spożywczego, cokolwiek jest odtłuszczone. No to w jakiś sposób ten zabrany tłuszcz, który wpływa na konsystencję tego produktu, musi zostać czymś zastąpiony. O zamiennikach tłuszczu mówiliśmy w zeszłym roku, więc też pewnie macie już świadomość, czym taki tłuszcz się zastępuje. Mamy tutaj tabelę, w której przedstawiona jest zawartość białka w 100 gramach wybranych produktów spożywczych tego pochodzenia zwierzęcego oczywiście. No produkty są różne, od jaj przez mleko, ser biały, sery żółte, schab, wołowina, indyk, kurczak, jakieś przetwory mięsne i tak dalej. No wśród tych danych, które tutaj mamy podane, no to najwięcej, najwięcej tutaj będzie tego białka w serze żółtym częściowo w schabie surowym, ale to musi być taki schab odtłuszczony, w sensie bez żadnego przerostu. Im bardziej, im bardziej tkanka łączna występuje w mięsie, no to oczywiście zawartość białka będzie, będzie mniejsza. Więc tutaj trzeba brać to pod uwagę. No dość sporo tej, tego białka w tuńczyku również... Porównując do innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dobrze, także tutaj mamy zwierzęce produkty, i teraz przechodzimy do produktów roślinnych, do zawartości białka w produktach roślinnych. Generalnie większość białek dostarcza, dostarcza białka o Niskiej strawności, o niskiej wartości odżywczej, no dlatego, że pamiętamy o tym, powtarzamy to, powtarzamy to do upadłego, do znudzenia, że białko roślinne jest białkiem niepełnowartościowym, w związku z tym ta strawność białka, jego wartość odżywcza będzie, będzie niska. wyjątkiem wśród produktów roślinnych jest oczywiście są nasiona roślin strączkowych nasiona roślin strączkowych i orzechy, które tą wartość odżywczą wykazują wyższą z innymi białkami roślinnymi, nawet często tak jak już wczoraj wspominałam, porównywalną do Białek zwierzęcych, dlatego też zalecane jest tak, to uzupełnianie, uzupełnianie białka, jeżeli, jeżeli nie zjadamy produktów pochodzenia zwierzęcego, właśnie roślinami strączkowymi, ponieważ tam tego białka jest najwięcej. Ważna informacja: białka roślin strączkowych nie są zaliczane do pełnowartościowych, dlatego że mają zbyt małą zawartość metioniny, tak? Czy jednego z aminokwasów. Natomiast ta wartość odżywcza tego białka zawartego w roślinach strączkowych sama w sobie jest niewiele mniejsza od wartości odżywczej mięsa. Ale pamiętać o tym, to jest bardzo istotne, tutaj, że to ta metionina, ten aminokwas. Decyduje o tym, że wartość odżywcza, wartość odżywcza białka sojowego jest niższa niż w mięsie. Oczywiście, aby wyrównać pewne dysproporcje, zalecane jest uzupełnianie tych białek. Tak? Jeżeli odżywiamy się, mamy taką zróżnicowaną dietę, zjadamy produktów z wszystkich grup, to zalecane jest, aby również źródłem białka były, były rośliny strączkowe. Jeśli chodzi o wartości jakieś najwyższe, najniższe, no to najwyższą wartość odżywczą ma białko soi, następnie ciecierzyca, natomiast najmniejszą soczewica i groch. Jeśli chodzi o jakieś wartości, no to 20,5 g w 100 g znajdziemy w ciecierzycy do 35 g w soi. Także naprawdę są to produkty bardzo bogate w białko. Bardzo dobrym sposobem na to, żeby zwiększyć wartość biologiczną białko, białka w posiłku, w skład którego wchodzą rośliny strączkowe, będzie łączenie je z produktami zbożowymi, dlaczego to za chwilę dojdziemy do tego. Także też to tutaj zaznaczę, żeby zwiększyć wartość biologiczną białka w posiłku, warto łączyć rośliny strączkowe z produktami zbożowymi, zwłaszcza z pszenicą. Dlatego, że białka, białka obecne w pszenicy, w zbożach, Dopełniają się pod względem tych aminokwasów egzogennych, co zwiększa jakby wykorzystanie później końcowe tego białka spożytego. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, no to pamiętajmy też, że one są to są bardzo specyficzne rośliny, bardzo często mają działanie wydymające. Tutaj są, posiadają takie substancje, które utrudniają działanie enzymów trawiennych. Dlatego też, dlatego też. No, czasami w nadmiarze moją, mogą u niektórych osób powodować pewne dolegliwości ze strony, nieprzyjemne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Kolejna grupa o dość sporej zawartości białka to są właśnie wspomniane wcześniej produkty zbożowe. Oczywiście to jest, wiemy już o tym, no zboża jako te produkty węglowodanowe, przede wszystkim bardzo duża grupa, bardzo zróżnicowana i liczna, Tak, tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju zbóż. Natomiast zawartość białka jest też dość, dość dobra. W produktach zbożowych ona się będzie wahała od 2,9, no, czyli prawie od 3 gram na 100 gram w pieczy gryczanym do 17 w otrębach owsianych. Oczywiście, tak jak mówię, te wartości też będą, Zróżnicowane w zależności od stopnia e, przetworzenia. No, i tutaj jest kolejna tabela, która pokazuje nam zawartość białka w produktach roślinnych. E, no widzimy na pierwszy rzut oka, że bardzo bia, mało białka w e, owocach. No, faktycznie owoce chyba są takim najmniej, e, najmniej bogatym źródłem e, białek. Ale różnego rodzaju ziarna, tak słonecznik, orzechy, tutaj rośliny strączkowe, ciecierzyca, fasola są bardzo dobrym źródłem białka. Pamiętajmy o tym, że zboża to nie tylko, to nie tylko mąka, przetwory i pszenica, ale to również ryż i kasza. I w ryżu i różnego rodzaju kaszach również znajdziemy duże ilości, duże ilości białka. Jeśli chodzi o produkty zbożowe, to jeszcze jedna ważna informacja. Występują pewne różnice, różnice w ilości białka, to już, jest, to już jest potwierdzone. Natomiast produkty zbożowe łączy jedna wspólna cecha. Zawierają za mało kolejnego enzymu, czyli lizyny. W porównaniu z tym, jakie jest zapotrzebowanie na naszego organizmu na ten aminokwas. Dlatego mówimy o tym, że lizyna w produktach zbożowych jest aminokwasem ograniczającym. To jest bardzo ważna informacja. Lizyna w produktach zbożowych jest aminokwasem ograniczającym w związku z tym powinniśmy to białko które pochodzi z produktów zbożowych uzupełniać innym żeby, żeby sobie tutaj to wyrównać wartość odżywcza białka oczywiście będzie mniejsza w produktach bardziej oczyszczonych czyli tych tak zwanych tak zwanych przetworzonych im Ciemniejsza mąka, ciemniejsze przetwory otrzymywane z tej mąki, potrawy, tym zawartość białka będzie większa, a im mąka bielsza, tym tego białka będzie mniej. No to tak samo jak przy węglowodanach. Tak? Im bardziej oczyszczone, tym zawartość węglowodanów prostych była większa, czyli tych gorszych węglowodanów, a im... Bardziej Im bardziej pełnowartościowe, im mniej przetworzone, im bardziej naturalne, tym zawartość węglowodanów złożonych, wielocukrów, cukrów, polisacharydów była większa. No i tutaj tak samo, im mniej przetworzony produkt, tym białka będzie więcej. Jeśli chodzi o wskazanie konkretnego rodzaju zboża, porównując wartość biologiczną czterech zbóż wynika, że owies ma najlepszy skład aminokwasowy. Następnie żyto, jęczmień i pszenica. Taka jest kolejność. Pamiętajmy oczywiście o tym, że produkty pełnoziarniste odznaczają się trochę gorszą strawnością w związku z tym, że mają dużą ilość błonnika pokarmowego, ale ale to nie oznacza, że mamy je wykluczać, wręcz przeciwnie, no chyba że chorujemy na, na, na pewnego rodzaju choroby układu pokarmowego, które każą nam ten błonnik eliminować. Jeżeli mamy niską wartość odżywczą białka, które zawarte jest w produktach zbożowych, no to wtedy musimy odpowiednio komponować sobie posiłki, no i na przykład łączymy je. Łączymy produkty zbożowe z mlecznymi albo z jajami, ponieważ właśnie mleko, jaja bogate są w lizynę, tak? czyli w ten aminokwas, którego, którego produkty zbożowe mają bardzo mało. No i wtedy możemy sobie to, możemy sobie to wtedy zrównoważyć. Generalnie, jeżeli, jeżeli już mówimy o łączeniu białek, to polecane jest łączenie w każdym posiłku, dlatego że łączenie białka będzie podnosiło wartość biologiczną tego posiłku. Nie polecane jest omijanie ani białek roślinnych, ani zwierzęcych, idąc tylko w jedną stronę, staramy się je łączyć, dlatego żeby urozmaicać i jakby uzupełniać te aminokwasy, wtedy to białko będzie w pełni wykorzystywane przez nasz organizm. No tutaj mamy podane jakby przykłady, jak to możemy robić. Możemy łączyć chleb z serem, makaron z serem, ziemniaki z jajkiem, kapustę z mięsem. No, jest to pewne, pewne takie przedstawienie tego, w jaki sposób to może się odbywać, ale myślę, że to już na tym etapie też każdy z Was będzie w stanie, będzie w stanie wskazać takie przykłady połączenia białek roślinnych ze zwierzęcymi. I jeszcze jak wygląda zapotrzebowanie na białko, ile potrzebujemy białka i jakie te wartości, jak te wartości się um, przedstawiają. Oczywiście, zapotrzebowanie na białko, jak i na inne składniki odżywcze będzie zależało od pewnych czynników. Mm. Tutaj będziemy mówili o gospodarce energetycznej, o stanie fizjologicznym. Pamiętamy, że stan fizjologiczny kobiety to kobieta w ciąży lub karmiąca. Wiek, stan zdrowia, masę ciała, aktywność fizyczna to są czynniki, które decydują o to są czynniki, które decydują o zapotrzebowaniu na białko. Oczywiście jeżeli chcielibyśmy wyróżnić jakieś grupy, no to grupą, która będzie potrzebowała najwięcej białka będą niemowlęta i małe dzieci w związku z intensywnym rozwojem, kobiety w ciąży również, kobiety karmiące. Natomiast w pewnym momencie tak ten, ten, ta, 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 ta norma na, na zapotrzebowanie na spożycie, na spożycie białko na spożyte białko będzie mniej więcej, mniej więcej równa. Mamy tutaj przedstawioną tabelę, w, którym, w której pokazane jest norm, pokazana jest norma spożycia na białko na poziomie zalecanego spożycia, tak zwanego RDA. To RDA już się pojawiało też w przypadku węglowodanów. Podział, ze względu na, podział ludności ze względu na płeć, ze względu na wiek, masę ciała. No, i mamy podane konkretne, konkretne wartości, więc widzimy, że największe wartości zaobserwujemy właśnie u tych małych dzieci i u kobiet w ciąży i kobiet karmiących. W związku z tym pamiętajmy o tym, że dla, niemowl dla niemowlaków białkiem wzorcowym jest białko mleka matki. Tak? To wczoraj o tym mówiliśmy. No i tutaj mamy takie, tutaj w tej pierwszej kolumnie mamy podaną, podaną wartość gram. Na kilogram masy ciała na dobę, natomiast tutaj mamy już takim mniej więcej przeliczeniu, przypisując jakąś masę ciała, która tutaj jest podana, ile to będzie gram na osobę na dobę. Każdy z nas sam może sobie takie, takie wyliczenia poczynić, jeżeli zna dokładnie swoją, swoją masę ciała, to będzie mógł sobie tą normę na białko policzyć. Tutaj tylko informacja, że to RDA, on odpowiada takiej grupie prawie 98% populacji, 97,5%, i to znaczy, że, że w tylu procentach, jakby zaspokaja, zaspokaja zapotrzebowanie na białko w tej, w tej grupie. I tutaj pokazane jest, w jaki sposób można sobie obliczyć swoje własne zapotrzebowanie na białko. Jakich, jakie informacje trzeba, um, trzeba znać, no to oczywiście trzeba sobie odczytać z tabelu ten poziom um, RDA, następnie pomno na jeden gram, tak, czyli wykorzystać sobie to, co jest tutaj, w te, na, gram na 1 kg masy ciała, to, co jest w tej kolumnie trzeciej, następnie pomnożyć przez, Dokładną masę ciała. No bo jeżeli my tutaj mamy jakieś tam przedziały, e, e, oczywiście, jeżeli ktoś waży plus minus 2 kg, plus minus 2, 3, 3 czy 4, to nie ma znaczenia. Tutaj chodzi o, o takie troszeczkę większe wartości, wtedy ta zawartość białka będzie, e, będzie większa.